Jeszcze jedno potrafiłem dobrze. Spać. Za dobrze. Kładłem się przed północą, wstawałem o 9, nawet o 10. Nad ranem budził mnie pęcherz z trudem opróżniany. Potem znów zasypiałem z podwojonym zapałem. Potrafiłem też kłaść się w ciągu dnia i spać jak zwierzę. Kot, pies albo waran. Nigdy nie opowiadam snów, nie ma nic nudniejszego. Nie chodziło o sny. Chodziło mi o sen. Śnił mi się pogrzeb samoobsługowy. Wchodziłem do rodzinnego grobu, dobrze znany cmentarz. Zamykałem się od środka, łykałem gaść tabletek. Niezły sposób, by usunąć się dyskretnie, nie absorbując nikogo, lekarzy czy grabarzy. Mogłem pojechać do obcego miasta, po krótkim spacerze wrócić do hotelu, wypróbować prysznic i ręczniki białe z lekkim zapachem chloru. Chloru, nie chloroformu, jednak mnie usypia. Wieszałem na klamce karton, proszę nie przeszkadzać. Zaciągałem grube zasłony jak w kinie. Spać, spać na cały świat. Kiedy wreszcie jakoś się wybudzałem, po dwóch kawach, mocno parzących wargi, kawa jakakolwiek, byle wrzątek, byle sparzyć język, który sterował kołkiem. Wstawałem, włączałem laptop, zasypiałem zawsze równolegle ze mną. I zaczynałem szperać po umacku. Odpowiadałem zdawkowo na maile, domagały się przecież zdawkowości. Czy ktoś pisze wylewne maile? Epickie SMS-y? Wylewne zawsze lądowały w koszu. Opróżnić kosz? Tak, zanim zapleśnieje. Sprawdzam przelewy, sprawdzam jakieś akcje. Sprawdzam stan konta i aktywa wolne. Natarczywie domagają się działania. Przechodziłem na strony pod hasłem sponsoring. Były coraz obszerniejsze, bardziej zachłanne. Wszyscy domagali się gratyfikacji, podbijali stawkę. Nie myśl, że możesz mnie mieć za średnią krajową. Ostrzegała szatynka na tle Molow S. Molow S, plaża, rozkładany tapczą, różne wersje kaloryferów oraz konwektorów, kabiny prysznicowe, szczyty łóżka, pościel, wielbłądy, piramidy, fotele lotnicze, taki był stały repertuar tła. Średnia krajowa wynosi 3600. 80% jej nigdy nie osiągnie. Za parę spotkań w miesiącu to nie było mało. I masz mnie na wyłączność, zapewniała szatynka. Proste włosy do ramion zasłaniały pół twarzy. Naturalnie, bo na mule wieje. Ale w mailu załączy jakieś zdjęcie flauty. Na wyłączność? Po kilku dniach w miesiącu? Bardzo ograniczony wymiar czasu pracy. Co będzie robić w pozostałe dni? Tęsknić, usychać z żaru. Czekać na telefon. Kobiety kazały sobie płacić za gotowość. Są, czekają, dyżurne, strój wyjściowy, pachną. Czy zdajemy sobie sprawę, ile to kosztuje? Kostium, buty, bielizna, torebka, niepodróbka. Tego nie da się kupić za średnią krajową, jeśli wszystko policzyć, jeszcze na tym tracą. Nie będą się spotykać z kimś, kto ich nie ceni. Ale powtarzają, wklejając ustalony, jednolity tekst, są otwarte na twoje propozycje. Studentki potrzebują na czesnej stancje. Studentki stanowiły połowę ogłoszeń. Młode, ambitne, znające języki. Dobrze jest inwestować w progu kariery. Nie jesteśmy profesjonalistkami, zapewniały chórem. Sponsoring należy do sportów amatorskich. Chcesz zawodowstwa? Zadzwoń do agencji. Przed studentkami była mała grupa licealistek sprzedających cnoty. Mogłyby ją stracić gratis, pozbawione dobrego biznesplanu. Miały kilka okazji, dyskotek, domówek, rozchodzeni rówieśnicy nabierali śmiałości na ogół już po drugim piwie. Bywało, że pod kluczem w toalecie zmuszali je do innych czynności.
o rannych, ale one się nie liczą. Można wypluć albo zwymiotować. Przez usta jeszcze nikt nie stracił cnoty, nawet przeklinając.